Leszczyńskie Smaki to piknik, który do tej pory odbywał się w parku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią piknik wrócił. Tym razem miasto Leszno, Organizacja Turystyczna Leszno Region oraz Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiły na Leszczyńskie Smaki na stadion. Festiwal Dobrego Jedzenia odbył się w ramach pikniku polonijnego, imprezy towarzyszącej finałowi Mistrzostw Europy Drużyn Polonijnych. Jak zwykle popisały się koła gospodyń wiejskich ze Starkowa, Popowa Wunieckiego oraz Kaszczoru, których stoiska uginały się pod ciężarem potraw. Imprezie towarzyszyła muzyka na żywo w wykonaniu leszczyńskiej kapeli podwórkowej oraz DJ Molda. Nie mogły nudzić się także dzieci, zadbano o liczne animacje i zabawy, a także tak lubiane ostatnio warkoczyki czy brokatowe tatuaże. Wśród atrakcji znalazły się dmuchańce, przejażdżki zabytkowym samochodem, pokazy taneczne, konkursy z nagrodami czy widowisko w postaci lądowania spadochroniarzy Feniks.